Cześć! Dziś chciałem Wam pokazać, w jaki sposób podłączyć soundbar do Waszego telewizora, jakie mamy możliwości podłączenia, a pokażę Wam to na przykładzie nowego soundbara z technologią Dolby Atmos od Polk Audio, model Signa S4 z bezprzewodowym subwooferem. Zapraszam! Soundbar Polk Audio Signa S4 z bezprzewodowym subwooferem z technologią Dolby Atmos. To, co mamy oczywiście w pudełku, to jest nasz soundbar z możliwością prostego zawieszenia na ścianie za pomocą kołków. To, co tutaj mamy od góry, to standardowo włączanie i wyłączanie, wybór źródła oraz plus minus. To, co mamy z tyłu soundbara, to opcja podłączenia. W opcji podłączenia standardowo mamy wejście AUX, wejście optyczne i wejście HDMI, ARC, EARC, o których zaraz będę mówił dokładnie, co oznaczają i w jaki sposób to podłączać. Ale zobaczmy, co jeszcze dalej mamy w naszym zestawie. Oczywiście nasz bezprzewodowy subwoofer. Jest to subwoofer, który ma 15-centymetrowy głośnik. W pomieszczeniach około 30 metrów standardowych bez problemu nam starczy. Subwoofer łączy nam się w pełni bezprzewodowo, czyli możemy go postawić w rogu pomieszczenia, nie musimy go stawiać przy telewizorze, tam gdzie jest soundbar, w dowolnym miejscu, czy przy kanapie, czy w narożniku pomieszczenia, spełni on w pełni swoją funkcję. To, co mamy jeszcze w opakowaniu, to jest instrukcja, kabelki do podłączenia, tak zwane ósemki, do naszego soundbara i do naszego subwoofera. W zestawie oczywiście mamy pilocik, gumki z tyłu, żeby nam się nie porysowała ściana, jak będziemy wieszali nasz soundbar, które są samoprzylepne. Baterie do pilota. W zestawie, co istotne, też mamy kabel HDMI oraz kabel optyczny. Soundbar ma bardzo fajną opcję, opracowaną przez Polk Audio, mianowicie Voice Adjust. Polega to na tym, że w przypadku, kiedy oglądamy sobie serial i dialogi są mniej słyszalne lub bardziej słyszalne, w zależności od tego, jak ścieżka dźwiękowa została przygotowana, mamy możliwość podgłośnienia sobie samych dialogów. Jeżeli na przykład efekty w filmie są głośniejsze niż dialogi, często musimy podgłaśniać telewizor, to w tym przypadku jesteśmy w stanie sobie wyeksponować te dialogi. Nasz soundbar jest w technologii Dolby Atmos, co oznacza, że zapewnia nam dźwięk przestrzenny w sposób odbijania sygnału dźwiękowego od naszego sufitu. Jeżeli nie mamy bardzo wysokiego pomieszczenia, to na spokojnie ten sygnał dźwiękowy nam się odbija i na pewno ten efekt będzie słyszalny. W jaki sposób jest to oznakowane? W takim przypadku jest to system w systemie 3-1-2, co oznacza, że pierwszą cyferkę 3 oznaczają głośniki prawy, lewy i głośnik centralny, czyli standardowo. Później mamy po kropce, pierwsza rzecz to jest ilość subwooferów, w tym przypadku mamy 1, a po drugiej kropce mamy oznaczenie ilości głośników przestrzennych w formie Dolby Atmos i tu mamy te głośniki 2. A więc w jaki sposób możemy podłączyć sobie soundbar do telewizora? Możliwości jest kilka, ale najbardziej optymalną jest podłączenie poprzez HDMI. Pamiętajmy o tym, żeby wpiąć w gniazdo HDMI ARC, które jest zazwyczaj oznaczone. No właśnie, ale co to jest ARC albo EARC? W jaki sposób to działa? I czy posiadamy to w naszym telewizorze? ARC, czyli Auto Return Channel, pozwala nam na przesyłanie sygnału dźwiękowego w obydwie strony, czyli od soundbara do telewizora i od telewizora do soundbara. W czasach, kiedy telewizory nie posiadały opcji Smart TV, to rozwiązanie nie było potrzebne ze względu na to, że przesyłaliśmy z odtwarzaczy Blu-ray czy z dekoderów sygnał dźwiękowy tylko w stronę telewizora. W przypadku nowszych telewizorów ze Smart TV jest to potrzebne, bo potrzebujemy wysłać dźwięk z Netflixa, YouTube'a czy innych platform z telewizora do naszego soundbara czy też amplitunera kina domowego. Najnowszy standard HDMI jest standardem EARC, który wszedł w życie w 2017 roku i pozwala nam na przesyłanie dźwięku w formacie Dolby Atmos, który właśnie mamy w naszym soundbarze Polk Audio Signa S4.
Ale co zrobić w momencie, kiedy podłączamy soundbar do naszego gniazda HDMI EARC, a on nadal nie podaje sygnału dźwiękowego? Musimy wejść w konfigurację naszego telewizora ze względu na to, że często producenci defaultowo, czyli po prostu domyślnie, ustawiają opcję ARC na wyłączoną. W ustawieniach HDMI na pewno to znajdziecie. A co jeżeli telewizor jest sprzed 2017 roku i nie posiada tego standardu? Z pomocą przychodzi nam przewód światłowodowy z końcówkami typu Toslink, czyli najpotoczniej mówiąc kabel optyczny. Łączymy nasz soundbar za pomocą kabla optycznego z tyłu telewizora w wejście również optyczne. Jeżeli dźwięk dalej nie będzie działał, to tak samo musicie wejść w konfigurację waszego telewizora i w opcjach dźwięku przełączyć na dźwięk na wyjściu optycznym. A ja ze swojej strony dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji naszego kanału oraz naciśnięciu dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z powiadomieniami, rzeczami, które wrzucamy na kanał. A w opisie filmu znajdziecie link do zakupienia systemu Signa S4 marki Polk Audio. Do zobaczenia!